i z pasją rozpoczynamy od podróży do wsi Zwola na Mazowszu, gdzie mieszka i tworzy polska projektantka mody Beata Jarmołowska. W tej miejscowości się wychowała i po latach stworzyła tu swój dom i pracownię. Jej miejsce na ziemi jest pełne barw i artyzmu. Zaprosiła nas do swojego czarującego świata w rytmie slow i z ekologicznym przesłaniem. Jesteśmy w Twojej artystycznej pracowni. Zawsze o takiej marzyłaś? A chciałam mieć dużo przestrzeni, tak. Potrzebuję dużo przestrzeni do pracy i to marzenie się spełniło. To jest 270 metrów przestrzeni twórczej tylko dla mnie. Przeprowadziłaś się z miasta tutaj, miejsce, gdzie się kiedyś wychowałaś. Tak, rzeczywiście. Spędziłam tu pierwszych 9 lat swojego życia i to miejsce z pewnością ukształtowało moją wrażliwość. I dlatego, kiedy padło pytanie, czy budować, czy nie budować, no to właściwie odpowiedź była tylko jedna – budować. To miejsce jest stare, zrobione na nowe, czy zupełnie nowe, z kolei postarzone? Założenie było, żeby ta pracownia powstała w duchu zero waste, czyli jak najwięcej recyklingu, jak najwięcej rzeczy z odzysku, pełna ekologia. I dlatego kupiłam stary dom, który był tutaj w okolicy. Akurat ten jest domem stuletnim, ta chałupa. Mniej więcej stuletnim, bo trudno to jednoznacznie ustalić. Która była 300 metrów stąd i została rozebrana. Następnie została na nowo tutaj złożona z wykorzystaniem elementów starych, jak widać. No to, co się dało zrobić, to oczywiście zastosowaliśmy stare. No nie wszystko się dało, okna trzeba było wymienić na nowe, bo stare nie nadawały się już do montowania. Po prostu nie pracowały, nie zamykały się. Tamten dom ma 200 lat, to jest 1830 rok. I tamten został przywieziony z Krosna. No i to była podróż za jeden uśmiech, naprawdę. A tutaj to ty zaprojektowałaś to wnętrze z duszą? Wiesz, trudno powiedzieć, że tu zostało coś zaprojektowane. Czas to zaprojektował, tak? A ja oczywiście dodałam swoje jakieś drobne dodatki. A te meble, które się tutaj znajdują, przez lata je zbierałaś? Czy teraz zbierałam przez lata. I nawet wtedy, kiedy pracownia była tylko marzeniem, kiedy całe to siedlisko było tylko marzeniem, bo tu nie było nic, tu było czyste pole, to ja już wtedy zbierałam tkaniny, zbierałam meble. To w którymś momencie życie stało się dosyć trudne, bo właściwie funkcjonowało się pomiędzy meblami i zbierami tkanin. No ale jak widać, przydały się w końcu. Miejsce artystyczne, więc z pewnością musi cudownie się tu tworzyć. Co tworzysz? Generalnie zajmuję się projektowaniem mody. To jest mój zawód wyuczony i wykonywany. Wiele lat byłam projektantem pokazowym, tak? Brałam udział w szeregu imprez w Polsce i za granicą. Zajmuję się projektowaniem mody, ale także projektowaniem tkanin. Natomiast dużo bardziej jestem aktywna w internecie niż, no tak powiedziałabym, w realnym społecznym, projektanckim życiu. Projektujesz ekologicznie? Staram się. Opowiedz o tych technikach, bo każdy chyba świadomy człowiek robi wszystko, żeby żyć jak najbardziej ekologicznie. To jest dosyć istotne dla mnie, żeby nie szkodzić środowisku, żeby moje działania jak najbardziej były łagodne dla środowiska. Więc stąd to zainteresowanie naturalnym barwieniem, tak, które mnie ostatnio pochłonęło. W tej chwili taką główną formą mojej ekspresji to jest właśnie ecoprinting, czyli naturalne barwienie i drukowanie roślinami. Pokaż, jak to się robi. Pokażę, jak się barwi naturalnie. Mam roztwór indygo przygotowany godzinę wcześniej, ponieważ taka jest procedura. On musi godzinę pracować wcześniej, zanim można do niego włożyć tkaninę. I posłużymy się taką prostą techniką, żeby uzyskać na niej jakieś wzory, na tkaninie jakieś wzory. Technika nazywa się tie-dye, czyli takie dziecięce, można powiedzieć, dosyć proste wiązanie węzeł. Tak? I teraz, Marysiu, bardzo bym cię prosiła, mamy tutaj tkaninę, która została jedwab, satynę jedwabną, która została wcześniej potraktowana liśćmi i została zaprawiona oraz ufarbowana w kurkumie. Widać tutaj odbicia liści, prawda? Był to perukowiec zapewne, być może nawet prawdopodobnie perukowiec suchy, sądząc po dosyć subtelnych odbiciach. I on nam się przerwie. Proszę bardzo. I co teraz? No pociągnij.
Ale przyjemnie się drze. Prawda? Nad darciem raczej nie można zapanować. Ale o to będzie się darło po tak zwanej nitce. Czyli dosyć proste. O, mamy dwie połówki. Mamy to. Obwiązujemy kawałek dosyć ściśle, żeby nie pozwolić warnikowi wniknąć do środka. Marysia ochoczo przystąpiła do dzieła. Okazja do nauki od takiej mistrzyni nie zdarza się często. Projektantka stosuje stare i nowe techniki rękodzielnicze. Ma w swoim dorobku kilkadziesiąt autorskich kolekcji, które były prezentowane w kraju i za granicą. To laureatka wielu prestiżowych nagród za całokształt twórczości. Prace artystki można zobaczyć na łamach najbardziej znanych pism modowych i w pismach kobiecych. To właśnie na wsi powstają dzieła, które są sprzedawane między innymi we Francji. A popatrz, jeszcze na końcach można zrobić tak. Będą wtedy skośne. Dobrze jest, jeśli sznurek jest stosunkowo cienki. No, wiesz, nie tak ekstremalnie cienki jak nitka, tak? Ale im cieńszy, tym bardziej precyzyjne te paski wychodzą. Też tutaj czujesz w tym siedlisku, że żyjesz trochę w rytmie slow? No zdecydowanie. To jest w ogóle mój styl. Ja nie lubię pośpiechu i nie lubię zgiełku. Wieś pozwala odkryć człowieku nowe rzeczy? Tak, nagle się okazuje, że to, co się wydawało jakimś wielkim problemem, w ogóle problemem nie jest, tak? I można pokochać nawet to noszenie drewna w taką piękną pogodę, żeby sobie napalić w kominku. Zawsze jest jakaś cena, prawda, za ten spokój i ciszę. Teraz proszę, załóż rękawice, ponieważ indygo barwi tak, że potem dwa tygodnie rączki są granatowe. Upiornie granatowe, upiornie. Czyli co, wkładamy całość? I zupka z indygo. Tak, dobrze pozaciskałaś? Mam nadzieję, z całych sił. Powinniśmy teraz przykryć, bo indygo nie lubi, kiedy jest dostęp powietrza, ponieważ właśnie ono się jakby od powietrza robi granatowe. Ach, miałyśmy przecież poszewkę zrobić. Na przykład możemy to zrobić w taki sposób, ufarbować w taki sposób, w krateczkę. Jeśli to tak złożymy, no złóż tak, o tak. Na końca. I teraz, popatrz, i teraz złożymy znowu. Zaciśniemy porządnie. Chcemy uzyskać wzór, kratkę, tak? Jeśli będziemy trzymać krótko, tak jak ja, to ono oczywiście da ci niebieski, natomiast dużo tego niebieskiego spłynie w praniu, ale zostanie. To nie jest tak, że wszystko puści, nie ma takiej opcji. Przecinam. Otwieraj sobie swoją poduszeczkę. O. Ale pięknie. Niespodzianka. W międzyczasie projektantka zdradza nam kolejne tajniki twórczej pracy, między innymi o barwnikach. Natura daje nieograniczone możliwości. Powiedz, co to jest za magiczna księga? To jest taki artystyczny szkicownik poświęcony właśnie ekoprintingowi i barwieniu naturalnym, ponieważ pamięć ludzka jest ulotna. Ja lubię tworzyć szkicowniki, żeby móc w każdej chwili do tego wrócić. Do jakiejś techniki, którą stosowałam, albo do jakiegoś rezultatu, który mi się udało uzyskać. Jest najłatwiej mieć taką książkę, to polecam wszystkim. I po prostu wklejać to, co się nam udało albo nie udało, po prostu z jakiegoś powodu te swoje notatki twórcze robić. Tak ja robię akurat z każdej techniki mam właściwie, więc niedługo te szkicowniki mnie przysypią. Ale okazuje się, że zioła, rośliny, nawet takie spotykane na wiejskich polach, dają cudowne efekty. A dają właśnie. I im dłużej pracuję, tym jestem, mam większy szacunek, coraz większy szacunek do barwników pochodzenia polskiego. Tutaj widzę, że jest perukowiec. Tu jest perukowiec, który jest perukowiec i klon, który, znaczy ja generalnie mam bardzo dużo tych roślin w okolicy, w ogrodzie, ponieważ od dłuższego czasu tworzę taki ogród. Tak, kupuję takie rośliny, o których wiem, że będą mi dawały nie tylko takie, ale dużo też mam takich roślin, o których wiem, że dadzą mi wybarwienia i ja nie będę musiała gdzieś daleko po to jeździć. W tej całej filozofii jest taki dział,
jak barwienie rdzą. I tutaj jest przykład. To się robi w ten sposób, oczywiście różne są techniki, ale ja to robiłam w ten sposób, że przedmiot, w tym wypadku pedał od starej maszyny, zakopałam, owinęłam tkaniną, polałam octem, polałam solą, posypałam solą, a następnie zakopałam na 3 tygodnie w piasku. To się okazało bardzo skuteczną metodą, znaczy wcześniej musiałam jeszcze owinąć folią. Jest cebula. Jest cebula, proszę. Pospolita cebula, jaki piękny kolor. Potem przyszedł czas na sprawdzenie, jak wyszło wspólne dzieło. Okazało się, że magia zadziałała. Teraz trzeba rozwiązać. No jest, coś tam jest, jakiś wzór, tak. Teraz może rozwiążemy ten duży. Ja już będę miała rączki ufarbowane. Za lekko był zawiązany, to ci mogę powiedzieć. O, chyba ten sypałek uda mi się rozwiązać. No w rękawiczkach, ale wiesz, no, sama widzisz. Widzisz moje rączki? Doceniamy twoje poświęcenie. Widzisz, tutaj wychodzą paski, tak? Pięknie. Tutaj będziemy miały, na brzegu będziemy miały, o, ten piękny taki wzór. Po tworzeniu czas na chwilę relaksu. Trafiamy do ceramicznej pracowni. Nie wiadomo, na czym tutaj zawiesić wzrok. Wszystko jest warte uwagi i przyciąga barwami. A to jest ściana wykonana z resztek. To są rzeczy, które się nie udały. I zostały wklejone na ścianę po to, żeby codziennie się katować pod tytułem, jak człowiek tutaj skopał różne rzeczy. I to jest kolejny dowód na to, że nic nie musi być doskonałe, żeby być piękne. Ale rzeczywiście, no na tym właśnie chyba piękno polega, na braku doskonałości. Opuszczamy to artystyczne miejsce i trafiamy w kolejne, pełne czaru i uroku.